Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagramy w modyfikację do Gothica i jednak zdecydowałem się, że tam przy tych bandytach nie będę nic kombinował. Z Dextera zostanę póki co w spokoju. Ale z tego co ja widzę, ja tutaj jeszcze kilka misji tak na dobrą sprawę pominąłem. Nie zasłużył sobie na to. Aż się trochę zdziwiłem, że aż taką misję pominąłem. Patrzcie, Mateo. Hej! Oto twoje 100 sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. Przecież wiedział o tym wcześniej. Ja myślałem, że ja to robiłem tak właściwie. A tu się okazuje, że nie. I się zdziwiłem. Dobra, i jedna misja za nami. Na sam dobry początek dnia. Kurde, powiem, że dawno Gothica nie nagrywałem i troszeczkę mogę się gubić z początku właśnie. Właśnie teraz czytałem właśnie o tych zmianach, jakie mają być w YouTube i tak dalej. I też się troszeczkę tak zastanawiam się, czy mój kanał coś nie umrze właśnie z tego powodu. Właściciel gospody. Bo trochę mnie to zastanawia, bo niby ta monetyzacją, ale z drugiej strony zastanawia mnie, czy nie będą po prostu blokowane wszystkie let's play'e tak na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że nie, bo w sumie nie chciałbym w taki sposób kończyć. Dobra. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Ja tak na dobrą sprawę tutaj miałem jeszcze... Tutaj misję u niego. Zająłem się bandytami. Doprawdy? Każdy może tak powiedzieć. Masz na to jakiś dowód? Czy mam tam wrócić i obciąć im głowy? Nie, to chyba nie będzie konieczne. Wierzę ci. Oddałeś miastu i kupcom ogromną przysługę. Sądzę, że Harada ucieszy ta wiadomość. Harada, kto to był Harad? Jera, co ma czas do pogadania? Zawsze to powtarzałam. Przesłał mnie farmer Bengar. Świetnie, już od dawna na to czekam. Co my tu mamy? No nieźle, dokładnie to co zamawiałem, wspaniale. Co mam teraz robić? Idź do Lutero, prosił mnie, żebym ci przykazał, że chciałby pilnie z tobą pomówić. Masz mu powiedzieć, że otrzymałem już przesyłkę. Dobra, wpadnę do niego. Ty też należysz do gildii? Lepiej by było, gdyby się przyjął. Oczywiście, w przeciwnym wypadku Lutero nie kazałby ci przynosić paczki do mnie. Jasne, no to lecę do Lutero. Tak, koniecznie, do zobaczenia. Darmowe doświadczenie, jak najbardziej na tak. Nie zatrzymać dla siebie. Maxi, co będzie Maxi? Kolejna misja z gildii kupców, co mnie bardzo interesuje, bo na ten temat gildii praktycznie nie wiem i wyknuję tak na pierwszy rzut oka. Ale no, co ja to mówiłem? No właśnie, a Inos w swej mądrości tak uczynił. Strasznie się właśnie boję tych zmian na YouTube, jakie mają być. Mam nadzieję, że aczkolwiek będą tylko blokowali te najnowsze gry, gry premierowe, że nie będzie można ich nagrywać, let's play czy coś tam. Albo przynajmniej nie będzie można było tylko monetyzować, to jeszcze dałoby się przeżyć, ale jeżeli let's play'e miałby całkowicie przestać istnieć, to byłby problem. Ale mniejsza, bo ja tam bardzo pojedyncze rzeczy wiem i też gadam bzdury pewnie, bo ja się nic z takich konkretnych informacji... A dobra, dobrze, że przyszedłeś, czekałem na ciebie. Odnowiłem przesyłkę Jorze. Tak wiem, wiedziałem, że mogę ci zaufać. Mam dla ciebie kolejne zadanie, zlecenie. Co mam zrobić? Tym razem będziesz musiał wziąć partię naszego wina z klasztoru od mistrza Garoxa i dostarczyć do mnie, resztę zajmie się sam. Jednak w tym przypadku mogą wystąpić pewne komplikacje. Jakie? Nie mam wyraźnej umowy z Garoxem co do wartości tej partii wina, dlatego musisz zawrzeć z nim umowę. Czyli wychodzi na to, że będę musiał z nim targować. To zależy od ciebie, możesz zaakceptować jego warunki, możesz spróbować wynegocjować lepsze. Co z tego będę miał? Twoja nagroda będzie zależeć od tego, o ile taniej będziesz w stanie kupić od niego to wino. Dam ci 500 sztuk złota, to powinno w zupełności wystarczyć. Jeśli jednakże sam wiesz, że gildia będzie najbardziej zyskowna, jeśli na wszystkie pieniądze zostaną w jego kieszeni. A teraz nie trać czasu i udę się do klasztoru Garoxa. A ja czekam na dostawę wina i sprawozdanie z negocjacji. Pokaż mi. Tutaj nie masz nic ciekawego.
Szukasz czegoś konkretnego? Tak. Potrzebne mi są pazury zębacza. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. To musi być coś specjalnego. Szpony potężnej bestii, która zabiła dziesiątki myśliwych. Albo coś takiego. Gdzie mogę znaleźć zębacze? Kilka z nich zamieszkuje tę wyspę, ale większość grasuje w górniczej dolinie. Co z tego będę miał? Mogę dla ciebie znaleźć kamień runiczny. Zobaczę, co się da zrobić. O kurde, przepraszam was. Kamień runiczny. Więc w taki sposób można było się dostać do klasztoru. Trudno być tego pewnym. Kurde, nekromata jest chyba na łatwiej zostać, ale trzeba uzbierać tak 100 manny i 40 punktów inteligencji. No, nie wiem, trochę żałuję, że nie dołączyłem jednak mimo wszystko do gildii nekromatów, jak deklarowałem się w pierwszym odcinku, ale no... Mag ognia prezentuje się nad wyraz bardzo, bardzo interesująco. No popatrz, co bym teraz musiał zrobić? Tutaj mam tylko dwa punkty nauki, co zdecydowanie jest za mało dla nas. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Zaginieni ludzie, Lucja. Ten nie chce uwierzyć, gdzie są zaginieni ludzie. Serce Lucjana. Mam właśnie te serce już zrobione. Kamienie teleportacyjne. Okej. Okay. Dobra, ja wiem jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem dalej w ciągu zrobić, ale w ciągu dnia nie zrobię właśnie tej misji. Harad. Konstantino, Harad. Nie potrafię sobie przypomnieć, że to tak właściwie jest. No, co bądź mniejsza. Szedłbym właśnie teraz w kierunku klasztoru, powybijałbym sobie kilka bestii, oli tam będzie. Zwłaszcza, że i tak jestem magiem ognia i mam dostęp. Mój mąż właśnie. Kto opowiada takie rzeczy? Co jeszcze mogę zrobić? To interesujące. Bo nie wiem, czy mi się opłaca rozpoczynać drugi rozdział tak wcześnie, czy nie, bo niby mam jeszcze wątek myśliwy całkowicie niezrobiony. Mam jeszcze sporo misji z gildią kupców. Mam jeszcze dużo misji związanych w ogóle z Gutikiem. A jeszcze wcale ich nie ruszyłem tak naprawdę. Kurczę. Całkowicie nie myślę. Ale żeś wyzmienny z takiej wysokości, to powinno ci 0 HP odebrać. Potrzebuję dużo pieniędzy, żeby sobie pokupować receptury, ale mam dużo broni, dużo rzeczy do sprzedania. To swoją drogą. No, i wyśmienicie. A tutaj tego jeszcze nie wybiłem sporo, ale to sobie da poza odcinkiem powybijam, bo co się będę otokował. Punkty nauki to będę przeznaczał na naukę wydobycia jakieś tam trofeum zwierzyny, żeby tam jak najwięcej pieniędzy uzyskać, ale muszę wysadzić tego czarnego trolla. Wiecie co, ja chyba w następnym odcinku zrobiłbym po prostu de facto tak, że za wszelką cenę postarałbym się ubić właśnie tego czarnego trolla. Nawet żebym nie dostał konieczne doświadczenia za niego. Chociaż nie, bo punkty, to jest chyba bohaterski wyczyn, jeżeli go zabijemy. Kurczę, będę musiał pokombinować jak naprawdę. Jak się zdaje, czy ja to pójść widziałem? Nie, to jest po prostu zwykłe drzewo. Dobra. Ten tutaj ma swoje. No, nie wiem, czy po prostu je zrobię tak, że przywołam sobie kilka szkieletów goblinów. I właśnie z tymi goblinami będę starał się jakoś powybijać. Powybijać właśnie, zabić tego czarnego trolla na dobrą sprawę.
Dobra, może zmienimy tutaj wyposażenie. Lekkie szaty. Kurczę, w dalszym ciągu mi jeszcze wytrzymało, gdy nie skoczyła. Sześć goraks. Fasty. Dobrze, pozbiera te fasty. Fasty mogę sprzedać za jedną sztukę złota. A zabrałem ich pięć. To już naprawdę sześć. To tylko gadanie. To widzicie, 6 sztuk złota do przodu, tak na dobrą sprawę. Dokładnie to samo powiedziałem. Miotło może, miotło nie. Witaj, bracie. Teraz, kiedy jesteś jednym z nas, mogę ci sprzedać kilka specjalnych przedmiotów. Na przykład ten szatę maga. Jest nieco lepsza niż ta, którą dał ci Prokar. Ale musisz dokonać wpłaty na nasz skromny klasztor. Powiedz mi, ile, jeśli chcesz ją kupić. Ładnie. 98. Wino tam zwiększa chyba ma... Aha, tak zapomniałem. Wino tam zwiększa manę. Mogę? Teraz sobie pozabieram właśnie te wina. Bo to na dobrą sprawę mi się sprzyda. Naprawdę mi się bardzo mocno sprzyda. O, dostałem SMS-a. No. Chyba 50 czy 25 by tego potrzebował wypić. Ale dobra, zawsze tutaj 4 do przodu. Zróbmy kolejny zapis. I właśnie nie wiem, czy... Ta szata. Sprzedaj mi szatę, uwierz, a nie pożałujesz. Poczekaj, wezmę ją z piwnicy. A, że to poleciał skubaniec, nie? Będziemy musieli trochę poczekać. Jest tutaj, prawda, że dobra? 70 na stałe broń. O kurczę, 2,5 tysiąca sztuk złota, ale widzę, że warta właśnie swojej ceny. Uuuu, jak wyśmienicie, trolololololo. Ale to zrobimy coś takiego. Przysłał mnie Lutero, muszę kupić świeżą partię klasztornego wina. Wino jest gotowe do wysłania, teraz trzeba jeszcze tylko ustalić, ile wielmożny Lutero chce nam zapłacić. Myślę, że 600 złotych sztuk zupełnie się wystarczy. Co tam ten... Pięć. Jeszcze pięć. Dobra, załatwione. Wspaniałe wino, oto pieniądze na wino. To dobry interes. Proszę weź to, 25 butelek wina i moje życzenie dla Lutero. A teraz żałuję, ale muszę wracać do swoich codziennych obowiązków. Niech Ines będzie z tobą. A co za... Kurczę, ta szata, 2,5 tysiąca złota. Ja muszę wszystko pokupować, jak naprawdę. Kurde. A, mi się tutaj przecina nieładnie. Bardzo nieładnie mi się tutaj przecina. I czemu ja tutaj wracam? Bo tutaj jest jeszcze więcej rzeczy, które bym tak naprawdę chciał. Widzicie, szynka, jabłka, jabłka nam zwiększają siłę, mleko jest ponad bardzo ważne, zwiększa nam wytrzymałość. To zabieramy wszystko, mleko, ser. Czy jest tutaj coś jeszcze ciekawego? Tam jest jeszcze dużo wina, tutaj jest tylko skrzynia. Wino i więcej wina. I tutaj zrobię taki malutki mek, że po prostu zrobię zapis i włączę nagrywanie.
Zrobię tak, ponieważ gra uwielbia się crashować. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chleb, kiełbasa, no dobra. Dużo nam to nie robi właśnie, kiedy mamy to właśnie szatę maga, to nic się nam nie dzieje. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co ten Goros chyba ma? Kurczę. Że tak powiem. Hej! Co? Co? Nie chcę przeszkadzać. Już! Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Zdradzę ci arkana sztuk alchemicznych. Czy... Kurde, nie, nie chciałbym na to punktem... Właśnie boję się właśnie na to punktem marnować, boję na mi się to w konkretnym celu nie przyda, a malutka esencja mi się niż nie sprzyda na nic tak naprawdę już na ten top gry. Zwiększ... Zresztą, kurczę... Tyle wina. O, kolejny pas. Coraz więcej tego nic wszystkiego. Tego nie zmieni. Naprawdę w to wierzysz? Krążą ostatnio różne plotki. Inos przyświeca tym sobie szczerze, że... Krążą ostatnio różne plotki. Mogę tutaj wejść? ...99, chociaż to tak nie wypada całkowicie magów. Ale... Rozejrzałbym się tutaj mimo wszystko, nie? Czy jest tutaj coś ciekawego? To... No! Niby teoretycznie się opłacało. To swoją drogą. Ale tam mogą mnie zauważyć, ale dobra, próbujemy. Tam. Raz, dwa. $45 No. Kurczę, niedobrze, Bezzy, niedobrze. Zawsze coś do przodu i tak dalej, sami wiecie ludzie. Mhm. Raz, dwa. Eliksir, tworzenie szkieletu. Duża kula ognia. Potwornie się tutaj opłacało właśnie te skrzydki potwierać. Wszystkim, którzy potrafią zgłębić przecież nic nie. Dobra. Zapiszmy sobie tutaj na setnym save'ie. To będzie wyśmienite. Tworzenie szkieletu i kula ognia. Każde zabezpieczone i nikt się do mnie nie przyczepia, że tak się w ogóle palę. Dobra, ale tu jest 200 sztuk złota zyskaliśmy, jak nie więcej nawet. Krążą ostatnio różne plotki. Czy ktoś tutaj się przyczepia do nas? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Naprawdę? Ale się dziwnie czuję. Okradał wszystkie skrzynki do bractwa, którym sam należę. Oni tutaj mają zaufanie do mnie całkowite, niby. Raz, dwa. Duży. Do skarbca!
101. O, to widzę, że nam się aczkolwiek bardzo, bardzo mocno opłacało. Dobrze. A tutaj może niby widzieć. Mhm. Raz. Trudne. On tam nic nie widzi. Dalej. Robimy zapiskę. Dużo zwoi, które się nam tak naprawdę sprzyda na swoją drogę. Tutaj możemy tylko wejść, kiedy... od Sardasa tak dostaniemy. Pom. Ciekawicie się, co stanie, jak wejdę do skarbca. Ale tam mam zapisane. Kurczę. To za daleko. Nie, bo ja się czuję tutaj zbyt dziwnie. Czy tutaj jest coś ciekawego? Szkatułka, posążek Inosa. Tutaj jakieś krzesła, nie wiadomo co tutaj jest. Co się dzieje? Próbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, trudny zamek. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ja to otworzę wszystko poza odcinkiem, więc widzimy się jeszcze za momencik w tym odcinku. Dobra ludzie, udało mi się to otworzyć i patrzcie, przepis na eliksir przemiany umysłu. Nie wiem co to jest, ale brzmi ciekawie i to jest w wartości 10 zaszuk złoty. Przemiany... składniki poziomy... Akwarium czarne... Uwaga, ten napój powinien wykonywać tylko doświadczeni alchemicy. Serce kamiennego golema, żuwaczka, pełzacza, ognisty korzeń, bagienne ziele, język ognistego jaszczura. Ciekawe co to jest ze swoją drogą. Naprawdę. To wszystko pozabieramy. Szkatułki i tak dalej, bo czemu by nie? Tutaj są kolejne skrzynie na dobrą sprawę. Bardzo drogocenny przepis, którego się wyuczyłem i mogę to sprzedać. Raz, dwa. Szkatułka z klejnotami, 1000 sztuk złota, złoty pierścień, złoty puchar, talerz, siarka. No, sporo tego tak naprawdę.
Robimy jeszcze raz zapiskę. Kurczę, już tak patrzę, to już ten odcinek będzie trochę trwał. Jeszcze tą skrzynię bym chciał otworzyć. O, udało się. I znowu siarka. Ten przepis się opłacał. Napój specjalny. Znaczy, nie wiem, czy po prostu potrzebuję te składniki, czy co? 35, inteligencja 35. Mniejsza, wychodźmy stąd. Wychodzimy. Troszeczkę mi się tutaj zbogacili to swoją drogą. I dobra, wolę jeszcze wyjść, sprawdzić, czy do nas się przyczepią. Cześć, Gorax. Ty się nie przyczepisz. A ty, Parlan? Nikt się tego nie dowie. Nic tam nie mówi. Dobra, to nevermind, możemy sobie iść spokojnie stąd. Trzeba uważać. I wow, czemu ja mam tak mało złota? To przecież wiadomo. Prawda. Ale dzięki temu przepisowi, to mi się zbogacimy, jeszcze mam też szkatułki swoje. Dobra, i szkatułka z klejnotami. Zapamięta wartość 10 sztuk złota. 750. Dobra, wiecie co, ludzie, ja bym zrobił tak na ten moment. Ten odcinek bym zakończył. Poszedłbym, postarałbym się zabić czarnego trolla pomiędzy odcinkami, albo ja będę już go zabijał przy samej końcówce wznowie nagrywanie, czyli włączę nagrywanie, nie? To już będzie taki wstęp do następnego odcinka. Jeżeli natomiast nie będę go w stanie za nic pokonać, no to będę... Spotkamy się już u Lutera, kiedy już... Oddamy mu właśnie te wina wszystkie i powiemy mu, jaką tam cenę dobiliśmy. To swoją drogą. Wow, ale dalej jestem... tak się nam udało teraz dorobić. Ale 2500 sztuk złota. A ile z mikstur, których potrzebujemy? A receptury też są drogie. Po 2000 czy 1000 kosztują sztuk złota. Boli. Ale dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Pa.